potężnego Berdeo Tytana. Zawalę wam w dupę! Daleko jeszcze? Nie, no, nie, to już niedaleko. Kubi! Ej, Kubi! Tak? Jest, może działa jeszcze, działa jakiś monitoring po tym wybuchu, masz jakiś? Myślę, że działa, to są pancerne. To daj mi. Daj mi kamerę. Dobra, dzięki. Ty! Jest, on coś robi. On tam robi coś w tym przyśpiewniku jakiś, ale tam jest bajsel, ja pierdzielę, po tym wybuchu coś się dużo działo. Wjeżdżaj, wjeżdżaj, musimy efekt zaskoczenia wykorzystać. Jedź pan! Kurde, zamknął się! Kurde, i jeszcze tam jakąś imprezę robi. Biegamy tam, kurde, czekajcie, ja zhakuję bramę. Wjeżdżaj! Zabić! To jest kolejny Horcrux! Jezus! Matko! O! Dobra, w zbuta wjeżdżam! O Jezus! Kurde! To jest taki... mi te drzwi! Masz, otwarte! A! Kurde, Kubik, tutaj u ciebie zawsze jest bajer. Zesrał się! Zesrał się! Zesrał się pawia! Ała! I żyjesz? Żyjesz? Wywalił mi buta, ała! Wal się ten samochód stąd! Zabij to ścierwo różowe! Mamy go! Ała! Sorry! Gdzie leży! Mamy go tu! To gdzie? Leży! Faktycznie. Dobra. Słyszycie to? Te krzyki? Ja się strzałem w pracę. To... Słyszycie się ten krzyk? Co to było? To był Barney? To Barney. Zabiliśmy go. Dobra. Chłopaki. Jezu, jakie krzyki same dobiegają. Ja pierdzielę, jakby mu coś ktoś wsadzał. No chyba karabin AK-47 w ty. Okej. Okay. Ale tu syf. Ktoś sobie walnęło. Stoj dupę, ulajcu. Dobra, panowie, bo my straciliśmy samochód. Trudno. Ej, dobra, co nam jeszcze zostało? Fabryka. Zostało nam... Chłopaki, zostało nam najgorsze. Fabryka. Sama baza. Ej, czy ty też go widzisz teraz? Co to jest? Kogo? Oper, tam był Oper. Pojedz się pojawił, nie widziałem Opera. Ale Oper był. O matę. No działa. Patrz, to jest Oper. Co to było do jasnej, ciasnej? To Oper był. Ale on nie żyje. Właśnie chyba żyje. Znaczy, żyje tylko jego dusza. To znaczy, że nie żyje w ogóle, ale... Trzeba wziąć z tej fabryki jego ciało. Zostało nam najgorsze. Trzeba wziąć z fabryki jego ciało. Została nam baza Barneya. I fabryka. Ale za te... O Jezus. Dobra. I fabryka, ale musimy tam z impetem sobie wjechać? Ej, kto tam biegnie? Opera, wiem jak go skrzecić, może nawet jakieś mocy wyjść bez niecia. Co? Bierzemy ale to. Nie tutaj, Barney nas widzi. I czołg jedzie! Bierzcie te ciało, szybko, za mną! Ale gdzie lewo, ty? Lewo, tędy. To jest, musimy nie, uciekać. Tu! Ale spokojnie, ja mam mocy śpiego, ja się przebiorę za szczeka. Chodź, musimy wziąć. Zabierzcie te ciało, zrzućcie je stąd! Nas zaskoczcie! Nie pierdzielaj stąd! Zabity ten kuna różowy. Dobra. O Jezus. Boże. Jesteś... To jest Oper. To jest Oper. Mamy Opera. Ale on inaczej wygląda, nie to pamiętam. Ej, kolejnego muszę. Jak się nazywasz, bo ja nie znam twojego imienia. I Heksu. Dobra, słuchaj, Heksu, patrz. Mam tutaj jego ciało, co nie? No. Może jego mocy wziąć, on nawet nic nie straci, możemy jego moc skopiować.
Potrzebujemy takiej maszyny, żebyś mógł wziąć jego moc i możemy go też skrzesić. Może coś w bazie Kopik zostało. Chyba całe tam tylko złom został, Shrek wszystko rozwalił. Coś zostało. Co? To weź tu, przenieś tu. Co to jest? Serwery. Ale kto ma wziąć te moce? Może Sullivan? Sullivan jest bardziej okropny. Nie, ty weźmiesz moce. Czemu ja? Mam kolejny moc. Bo ty jesteś lepszy. Tylko ty go najdłużej znasz, to ty powinieneś. Ja go nie znam tyle czasu. Najdłużej go zna Kubik. Ale Kubik, ja spędziłem z Operem dużo czasu, ale on o tobie ciągle mówi, więc wydaje mi się, że jemu by zależało, żebyś ty przejął jego moc. Nie róbmy tego tutaj, bo może po prostu weźmy jego ciało, pójdziemy do jakiegoś tak bezpiecznego. Ej, chodźcie do tego garażu tam, stacji benzynowej, może tam będzie lepiej, przynajmniej Barney nas nie znajdzie. Dobra, chodźcie. To auto nie działa, dobra, chodźcie po prostu. Tak, nie działa. Chodź. Jaki złom, chodźcie, schowamy się zanim Barney. Jezu, czuk! Szybko na stację. Szybko. Kurde, wcisnął się. Szybko, zanim ten czołg nas znajdzie. To Kubik? Kubik, wjeżdżaj! Co to jest Kubik? Kolega. Przestań strzelać do swojego. Oj, chyba za mocą przyłożyłem. Musisz wejść w kopułę. To mam wejść? Musisz wejść tą kopułę. Pomogę. Ja pierdzielę. Dlaczego ja mam wziąć tę moc? Czemu ja mam tu brać? Dlatego, że ty jesteś bardziej ogarnięty niż Kubik. No dobra. Nie wiesz co ten Kubik robi? Debilu! Widzę. Sullivan, myślisz, że to dobry pomysł, żebym to ja tu wziął, a nie ty? Nie. Ty więcej ucierpiałeś. Jesteś bardziej ogarnięty. Ja ponadto jestem zwykłym człowiekiem, to ty masz super kostium i moce. Sullivan, przecież to ty więcej ucierpiałeś, to ty straciłeś rodzinę. I to ty powinieneś to wziąć. Mi ta moc niepotrzebna, by ja się... Jak chcesz, mogę się cofnąć w czasie i odnaleźć twoją rodzinę. Nie uratujesz mojej rodziny już. Na pewno? Na pewno nie. Przeszłości nie zmienisz, bo zmienisz przyszłość. Możliwe, że wam nie pomogę i zniknę. Bo grzebanie przeszłości to jest bardzo zła rzecz. Wiesz co? Oper ma taką moc. Jak przemieszczanie się w czasie. Podobno Sullivan już wie, jak to jest przemieszczać się w czasie, że mogli nas zepsuć. No, ale ja pamiętam, że wy mogliście nas zepsuć. Ale ja mam tylko jedną prośbę. Muszę wziąć te moce. Musimy wszyscy razem pojechać na fabrykę Barneya i go zniszczyć. Ja się wtedy cofnę w czasie, żeby po prostu próbować ostrzec Opera przed tym. No dobra, no to weź mnie tam, jak on tam wyjść? No może pan wyjść lataniem. No faktycznie. Dobra, jestem w kopule. Co to jest? Jezus, ale echo fajne, Jezu, podoba mi się to. Cześć, Pończu! Zamknij te drzwi, bo nas bardziej znajdzie. Kto rozwalił drzwi? Kurde, dobra, szybko, odpalajcie tę moc, szybko. O Jezus. Czekaj, bo to tak trochę elektrycznie się tu zrobiło. Czekaj, co tu się dzieje? Co to z góry leci? Ja też chcę! Nie! Żołnierzu, raport taktyczny! Wszystko było dobrze, cypisku! Jak armia sobie radzi z Jeheksem i jego ferajną? Bardzo źle! Kurde! Aż wszyscy umierają! Ty kurne gówno z Biedronki, wypier! Dzielaj! Żołnierzu, proszę za mną! Tak jest, sypisku! Ej, wiem, czy wiesz. Panie Baneju! Tak, słucham, żołnierzu. Co tutaj jest? Moje tajne sanktuarium. Nie wiem, czy wiesz, ale miałem... największego wroga na świecie. O teraz to będzie moja tajna broń. Nazywał się Kuki Rozpruwacz. A nie Kuki Rozdupacz? To druga jego nazwa. Trzeba rozpocząć sekwencję rozmrażania. Kiedyś byliśmy przyjaciółmi, ale mieliśmy spieszne cele. On chciał świat zniszczyć. A ja miałem go przejąć. Czas go uwolnić. Do not press.
Walić to. Czekamy. Czekaj, źle pan nacisnął to. Nie wchodź we mnie, bo ci... przytrzasnę. Przepraszam. Czekaj, chyba razem. Co się dzieje? Sekwencja rozpruwania włączona. Uwolni się w ciągu kilku lat. A wy będziecie mu służyć. I to pozostaje twoim obowiązkiem. Komputery grzeją jeszcze te pozostałe. Więc czas najwyższy, żebyś ty też zakończył swoją tutaj pracę. Dobra, mam lepszy pomysł. Cicho. Pielne bąka. I... zesrało się i spierdziało. Dobra. Już czas zmienić się w potężnego Bardejo Tytana. Zawalę wam w dupę! Ja wam kurkę dam! Wy bydlaki! Telewizor! Dlaczego taki duży jest? Dobra, nie. Nie będę kupować kurde od... ale drogo. Nie lubię tej filmy, co to? Heksu! To, ale skąd ty tutaj? Dlaczego ty... czemu ty w ogóle tutaj jest? Jedzonko. Użyję. Jezus, ale... co to jest za burdel? Właśnie nie wiem, ale Jezus, gdzie my jesteśmy? Gdzie... czekaj. Ty, Hagrid, to jest... my jesteśmy w orku? Nie wiem, chyba tak. Chodź, czekaj, bo tam jest ten burdel, chodź, idziemy. Dlaczego tutaj jest tak? Czego? Czemu tu jest pusto? Przecież byliśmy co dopiero tutaj. Tutaj był normalnie Sullivan, był ten... Sullivan, pewnie nie jest nasz Sullivan, to jest recepcjonista. Znaczy ja po prostu byłem w jakimś takim szkalnym pomieszczeniu i nagle ten, i nagle po prostu spojrzałem na psychikana i nagle jest... niebieski? Jest niebieski. Czemu jestem niebieski? Czemu jestem niebieski? Coś tam było. Mi coś mi tutaj nie... czekaj. Co to jest za fork? Gdzie my jesteśmy? Dlaczego jestem niebieski? O co chodzi? Masz wszystkie moje moce, skopiowałeś, kurde. Ale... tam kurde jest do tej cholery. A ty tego chciałeś? To ja chciałem. Żebym ja ją miał. Dlaczego nam... powiedzieć, medyk to jest idiota. Przecież wiadomo, że... on zrobi. A Sullivan przecież mógł ten... wziąć tą moc. Czyli nie wiem, czy znasz Sullivana, ale to jest recepcjonista z tego hotelu. Znasz go? Gościa, ja go kurde znam od dawna, jakoś przecież nie pamiętasz hotelu? No pamiętam hotel, ale nagle po prostu był wybuch. Wy żeście przeszli, znaczy ty zniknąłeś i przeszedł recepcjonista. Przez portal, ale ja nie zdążyłem. Ja zostałem schwytany. Milu, zabijasz tam. Było? Wiem. Dobra. Zobacz, czy my przypadkiem jesteśmy normalnym tym, tylko po prostu coś nam strzelił od dupa? Nie, to chyba nie jest normalny fork, jak ty żyjesz, jednak jak ty w ogóle nie żyłeś. Znaczy, żyjesz, ale nie żyjesz. Gościu, ja mogę przy ciebie przenikać? Nie przenikam. Co to? O nie, czy to jest przypadkiem Wielki Barney? A czy to jest oznaka, że jest już mało czasu? Przypadkiem oznaka, że wszystkie hokluksy już są prawie zniszczone. Została tylko fabryka. To mało się w ogóle... może stąd uciekajmy, co? Wiesz co? Chyba tak. Musimy uciekać! Ach. Ma pomysł, auto. Dawaj samolot bierz. Jezu, jaki on jest wielki! Czy to jest oznaka, że jesteś... czy to już jest za późno, czy przegraliśmy? Nie, przegraliśmy, trzeba go po prostu zniszczyć. O co tu chodzi? Masz jakiś kurde samolot. Samolot? Tak. A trzeba go zniszczyć, żebym się stąd wydostał? Bo ja chcę z powrotem do innych. Spokojnie, inni gdzieś na pewno są. Może... nie, ja czuję, że to jest na pewno inny świat. Wiesz co? Może po prostu cię kopnę i się obudzisz. Wiesz co?
Spróbuj. Wierzysz w nas, że pokonamy tego gówniarza. Ta, dobra. O Jezu. Ale mnie boli dupa. Ale ty jesteś... Ty masz kurde energię chyba. Cały niebieski jesteś, panie Heksu. Czekajcie, ja się... A jaki byłem wcześniej biały, tak? Czekajcie, ja się tym zajmę. Wcześniej byłem biały. Niebieski, ma pan całą moc. Nawet się boję dotknąć. Szczerze nie wiem, ale czuję w sobie... Dziwnie się czuję. Medyka to już wywaliło z tego garażu. No, medyk... Pamiętam, to że medyk wszedł ich do tego, do... tej machiny. Może też coś się z nim stało. Co się dzieje z tym gnomem? Nie mam pojęcia. Chodźmy stąd. Chodźmy. Somebody wants to be. Jaki problem? Jakiś gnom wie, co to jest. Oper? Nie ma pończo. Tak, to ja. Oper, ty żyjesz? Oper? No tak, kurde, przecież tym gościu... Gdzie jest ten gościu? Kolo. No. Co to kurde jest za kloc? Jezus! O Boże! Zaczęło się! Apokalipsa! My musimy... To jest za Steve! Jezu! To Barney! Pomocy! To ja! To mnie! Ja Kubik! Kubik! Kubik, co się stało? Kubik! Siema! Nie wiem, ewoluowałem! Co cię on zrobił? Czemu ty jakiś kwadratowy ryj masz? Nie wiem! Nie wiem, ja wlazłem do tego portalu Hextera, nie wiem, co się stało. No nie wiem, żebyś nie latał po pijaku. Jak zjadł hamburgera, jeszcze zobacz, no, jak urósł. Jest taka. Wszystko wie na McDonald'a. Nie latać! Panowie, połączyłem się z Iron Manem. Panowie, nie chcę nic mówić, ale ten chyba na nas patrzy. Wiesz co? My musimy... A wiesz, że to jest prawdziwy Barney? Boże święty. Nie mamy czasu, musimy zatknąć fabrykę. Chłopaki? Wiecie co? Dlaczego jak ja pomyślałem o jakiejś Hagrid, postaci, że się... Ej, wiesz co? Sullivan, to jest chyba ten wybuch też. I przez to, że Barney urósł, to chyba znaczy, że zostało teraz mocne zderzenie światów. Fork zderzył się z niektórymi światami, dlatego... Mówisz, on nie żyje. Ej, zobacz! Co się stało? Ciała. To ja. Kim ty jesteś? Ja dostałam mocę. Tak, to ja. Oper? Ale ty się zmieniłeś, kurde. Ja cię... Ty mnie zostawiłeś w czasie przestrzeni. Nie, to nie ja. Tak, ty. I ten twój kumpel, ten z wielkim nosem, co mu gile ciągle wylatywały. Odrobił. A jaką miał na imię ten debil? Muszę mu z nim porozmawiać. Nie! Ja kojarzę ciebie z tego hotelu! To co? To jesteś aduszem. Don! Zabić go! To wszystko twoja wina! Twoja wina! To? Już myślałem, musiałem cię zastrzelić, Pinochal. Mam mocę! On, ej, Oper! On wziął mocę od ciebie też, on mi wszedł do tej kabiny. Tak, on mnie wiąz za kurde torbę. Ej, czekaj, bo nie wiem, czy on jest... Pamiętasz, musimy jeszcze fabrykę zniszczyć. Oper. A, rakieta nie... Nie wiem, że nas widzi i nie chce wiedzieć. Wiesz co? Strzeliło do nas. Nie, Boże. Tak, chciałem rakietą, ale on jest... Co? Co się chyba dzieje? Chyba coś zwróciłego uwagę, tylko zostajmy szansę i zaatakujmy bazę Barneya. Paki. Macie jakiś samochód? Ej, chodź zobacz! Tutaj za budynkiem znalazłem twoje auto. Widzisz, Oper? No, receptonista, proszę bardzo. Masz nowe autko. Załatwiłem ci. Skakujcie wszyscy. Jedziemy spłucić manto wojskom Barneya i rozwalić mu fabrykę.